Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wypowiedziała wojnę tylko jednemu państwu – Japonii. Stało się to 4 dni po ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Ówczesny premier Japonii Hideki Tojo skomentował fakt wypowiedzią wojny przez Polskę w następujący sposób. Wyzwanie Polaków nie przyjmujemy. Polacy bijąc się o swoją wolność wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii. Japonia była jednym z pierwszych państw na świecie, który uznał niepodległość Polski w 1919 roku, przed II wojną światową. W latach 30. Polska nawiązała dość specyficzne relacje z Japonią. Przedstawiciele rodziny cesarskiej nieoficjalnie odwiedzali kraj nad Wisłą. Podpisywano dwustronne umowy handlowe, ale i tak najintensywniej współpracowały oba wywiady. Zarówno polskie, jak i japońskie służby informacyjne za priorytet uznawały zdobywanie danych na temat ZSRR. Sytuacja była nieco skomplikowana. Japończycy byli sojusznikami Niemców, ale po pakcie Ribbentrop-Mołotow Tokio utrzymywało nieoficjalne stosunki z Polakami. Wkroczenie Wehrmachtu do Polski w 1939 roku zostało przyjęte w Tokio ze smutkiem. Polską ambasadę w stolicy Japonii zamknięto dopiero pod niemieckim naciskiem w październiku 1941 roku. Pomimo zerwania stosunków dyplomatycznych, oba kraje utrzymywały jednak współpracę wywiadowczą. Japończycy przekazywali nam m.in. informacje dotyczące wschodnich obszarów ZSRR. Warto wspomnieć także, że major Jan Kowalewski pomógł zorganizować japońską służbę radiowywiadowczą. Wojskowy ten znany był z łamania szyfrów w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Polacy otrzymali także od Japończyków informacje o orientacyjnej dacie niemieckiego ataku na Związek Radziecki. Wiadomość ta została potem przekazana Brytyjczykom. Co ciekawe, agenci polskiego wywiadu poruszali się wyposażeni w paszporty cesarstwa lub Manchukuo, marionetkowego państwa utworzonego przez Japonię w 1932 roku. Polska i Japonia pozostawały ze sobą w konflikcie formalnie aż do lutego 1957 roku, kiedy to podpisano układ o przywróceniu normalnych stosunków. Nastąpiło to w Nowym Jorku, po 12 latach od zakończenia II wojny światowej. Przez blisko 16 lat formalnego konfliktu wojska polskie i japońskie nie zmagały się ze sobą w żadnej bitwie, co jednak nie oznacza, że Polacy nie walczyli z Japończykami. Najbardziej znaną postacią jest tutaj pilot major Witold Urbanowicz, dowódca dywizjonu 303, który zestrzelił kilka samolotów japońskich na Dalekim Wschodzie służąc w dywizjonie latających tygrysów, amerykańskiej grupie ochotniczej. 11 grudnia 1943 roku walczył on samodzielnie z 6 japońskimi samolotami, z których zestrzelił 2. Na Daleki Wschód trafiły również 2 polskie statki pasażerskie, Pułaski i Sobieski, przebudowane na transportowce, które przeprawiały żołnierzy brytyjskich przez ocean. Na mój drugi kanał AstraTV wrzuciłem nowy film. Jeśli jesteś zainteresowany tematem II wojny światowej, to zachęcam Cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko.